Słuchajcie, ten wielki kolos to nic innego jak Wonder Wheel, czyli atrakcja o numerze 208. Czy ja w ogóle tej złapię w kadrze? A, złapię. Atrakcja o numerze 208. Prędkość jej to jest 5,4 km na godzinę, czyli prędkość tej gondoli, co tutaj się znajduje. O, jestem w stanie pokazać? Jestem. Przepustowość to jest 180 osób, to jest naprawdę dużo, ale zobaczcie, tych gondol jest naprawdę, naprawdę ogrom. Jest ich dokładnie 30, tych gondol. No i to wieża na wysokość 53 metrów. No, film tego pewnie w pełni nie odda, no ale zaraz sobie oczywiście wejdziemy i Wam to wszystko też pokażę, więc może akurat odda. Dobrze. No i z tych wszystkich szczegółowych informacji to tak naprawdę na tyle. Bardzo spokojna atrakcja. Warto zaznaczyć, że jest klimatyzowana, co oznacza, że jak są ciepłe dni, to nie będzie tam gorąco, to nie będzie jakaś sauna, że wejdziecie i będziecie mieli dość tego. Nie, nie. Tam naprawdę jest klimatyzacja i jechałem już tym w tamtym roku i naprawdę było spoko. Także teraz pora przejechać w 2024. Zapraszam Was na przejazd Wonder Wheelem. Także na samym początku musimy sobie tutaj wejść. Więc wchodzimy sobie tym wejściem. Jest ono dosyć krótkie. No bo nie musi być dłuższe, bo jak dobrze wiecie, Wonder Wheel ma dosyć dużą przepustowość. Dobra. Idziemy sobie dalej. Tutaj on się znajduje. Także idziemy. No i wchodzimy do wejścia. Jeden. Do piątki jedynie. Dobra. No i gondola nas zaprasza. Sobie. Okej. Dobra. Tutaj możesz wsiąść wiele osób naraz, bo z kilku różnych miejsc tutaj wsiadają. Tutaj gondole są wszędzie klimatyzowane. Chyba tu jest ta klimatyzacja nawet. I chyba tych gondol, z tego co pamiętam, było 30. Ale na samym początku odcinka oczywiście to mówiłem. Więc no. Ogólnie przejażdżka tym jest, jak widać, spokojna, powolutku. Fajnie powolutku się jedzie do góry. O, jak ktoś ma lęk wysokości, tego trochę. No to będzie miał troszkę dosyć. I tak co jakiś czas się zatrzymuje, no bo zmieniane są osoby po prostu. No i musi się zatrzymywać, nie? Ale przez to możemy sobie popodziwiać. No zresztą zobaczcie, jest co podziwiać. Tam, tamtą stronę mamy Anakondę, w oddali jeszcze Hyperiona, Aztec Swinga, Space Boostera nawet widać, Speedwater Coastera, tutaj Formułę. Tutaj natomiast tego Bun Bun Baluna. No a tutaj Honey Harbour, Dragon Adventure, także jest tutaj całkiem ciekawie. No i zaraz zapewne znów ruszy. Prędkość tego to jest 5,4 km na godzinę, z tego co dobrze teraz pamiętam. Więc też nie jest jakoś mega super szybko. No i co, zaraz będziemy podziwiać sobie dalej. O, nie wiem, czy tam widać. Czekaj, będę mógł zrobić to? Nie będę mógł zwołać. Ale tam w oddali jest ten. Właściciel Energy Landy stoi sobie. Właśnie teraz widzę. Obok jakiegoś motora.
swoją drogą często go widać tutaj w Energylandii. No, czasami długo nie chcę ruszyć to. I się tak czeka i czeka. Chociaż dzisiaj wyjątkowo pewnie się długo czeka, dlatego że no po prostu jest mniej osób, nie? I ta babka pewnie czeka, wpuszcza, potem jesteśmy trochę metrów nad ziemią, jak widać. O, ruszyło, jedziemy do góry. No i tak to wygląda, ta gondola, jeszcze wam pokażę ją. W całej okazałości. Jest tu miejsce dla kilku osób. No, nie można ogólnie zbliżać się, wiadomo, do tych drzwi i tak dalej, bo by mogły się otworzyć potem. O Jezu, tak wysoko. Ja mam lęk wysokości, powiem wam, więc na mnie to robi wrażenie. Ale na szczęście to jest takie spokojniutkie. Ach, to jeszcze jakoś jest git. No teraz to w ogóle jesteśmy nad ziemią, już nie wiem ile metrów. No ale mega wysoko jesteśmy. Mega wysoko. No i tak można sobie podziwiać, to w oddali widać już Majana. A tam dalej to nawet i cały zator, nie? Więc to jest takie do podziwiania, słuchajcie. To jest takie właśnie do podziwiania. Będę wam tutaj co jakiś czas ruszał kamerą w różne strony, żebyście też mogli wszystko zobaczyć. O, tak to wygląda. Wow, ja nie chcę poczuć w dół. Jest, już. Dobra. O, ja cię kręcę. O, przyznam, że mi się już aż ręce spociły. Tam w oddali jeszcze jest ten Abyssas. No i ta jazda trwa tutaj dobre kilkanaście minut, co nie? Ja tu jestem aktualnie 6 minut. Nie, chyba mniej nawet. O, tutaj w ogóle patrzcie, mamy SOS nawet. Okej, okay. Maksymalnie 600 osób i maksymalnie 600 kilo wejdzie tutaj. Sigma Cabins. No też ciekawie to zobaczyć, co nie? Jakby ktoś się źle poczuł, to klika sobie to. No i wtedy pani już tam na dole wie. No, zator, powiem wam, jest piękny. Ma bardzo dużo pięknych takich terenów zielonych. Jeżeli, nie wiem, czy akurat wy oglądaliście zator, to tak bardziej z tej natury, czy tylko z parku rozrywki, ale wygląda też bardzo ładnie. Jest tutaj bardzo dużo natury. No, ruszyliśmy w końcu. W końcu ruszyliśmy. Mam nadzieję, że starczy baterii. No, bo troszkę ta przejażdżka będzie trwała. Troszeczkę będzie trwała. O, jak wysoko, i ja cię kręcę. Chyba jesteśmy zaraz na maksymalnej wysokości. O, tu już widać drugą gondolę. No. Tu widać pięknie ten park skóry. No mówię, spokojna atrakcja, nie? Bardzo spokojniutka. Staram się wam tutaj pokazać, ile mogę. Zadra jest nawet. Ale pozwólcie, że się nie będę już odwracał w tył, bo mój lęk wysokości mówi dość. O, ruszyło dalej. Już jesteśmy prawie na szczycie. Chyba teraz właśnie minęliśmy szczyt. O, właśnie, jak widzicie, bo już tutaj gondola nas dogania, czyli my już lecimy teraz w dół. Okej. Okay. Pusta chyba, tak, pusta gondola tam jest. No właśnie, chyba około 30 tych gondol tutaj jest. No, na samym początku odcinka na pewno wiedzieliście.
ile ich jest, bo mówiłem. Okej. No robi to wrażenie, co nie? Można sobie tutaj naprawdę usiąść, popatrzeć, jak to wygląda, nawet te koło młyńskie, jak wygląda tutaj, jak to działa. No potężny mechanizm też. Bardzo ładnie, naprawdę. Jest tutaj co podziwiać, bo ten park niesamowicie się rozrósł, jak widzicie. O, tam cała strefa Sweetwoli nawet jest widoczna. Niesamowicie się to wszystko rozrosło. Teraz jedziemy już ciągle, więc zapewne za niedługo będziemy wysiadać. No, mam 9 minut na nagraniu. Tutaj. O, chyba będziemy wysiadać, więc szykujemy się do wyjścia. Ale mechanizmy, kurde, ciekawe naprawdę. O, zaraz będziemy wysiadać chyba. Dobra. Tu siedzi ta pani. Czekaj, czy my jedziemy jeszcze jedno kółeczko? Ej, ty, bardzo możliwe, bo nikt nie wysiadł. Jeszcze jedno kółeczko jedziemy, słuchajcie. No i tym razem pełen obrót bez żadnego zatrzymywania się. Okej, bo jak kiedyś byłem, to było bez żadnego obrotu i ciągle zatrzymywał się, nie? Więc teraz jest, powiedzmy, luksusowo. Jest tutaj luksusowo, powiedzmy. Mamy niezłego farta, naprawdę. No ale też jest mały dzisiaj przemiał osób, więc jest to możliwe, że dlatego możemy tutaj sobie popodziwiać dłużej. Okej. Tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że kamera naprawdę ładnie to uwieczni wam tutaj. O, ale tutaj ładnie. Jest ładnie. I znów zjeżdżamy w dół. Bardzo możliwe, że to zaraz będzie koniec. Wam jeszcze pokażę. Jeszcze chwilę na zadrę. Tak, już wysiadają ludzie, bo zatrzymało się. No i tak to wygląda. Z tej wysokości ludzie prawie to jak mrówki są. Tam jedzie Jungle, nie Jungle Adventure, tam jedzie ten, Dragon Adventure. Tutaj bardzo ładne dekoracje, jest cała strefa z góry, tutaj Smoczy Gród. Holy Harbour wjeżdża sobie ładnie teraz, zobaczymy jak zjedzie. No i zjechał. Się rozpędza. Także tak to wygląda, słuchajcie. O, znowu ruszyliśmy, jedziemy w dół, więc za moment pewnie wysiądziemy. No, tak to wszystko wygląda. Może tu wam jeszcze pokażę. Widok z tyłu. No, tutaj można powiedzieć te, no już samą naturę w większości. Tak to wszystko tutaj wygląda. No ale popatrzcie, konstrukcja potężna. No. No
teraz tutaj ciężko co widać, bo zasłaniają nam te belki tutaj, czy co to jest. Nie wiem, ale to zasłania nam tutaj. Więc ciężko coś tu pokazać. Dobrze, że jestem sam w gondoli, bo najwięcej mogliście teraz pewnie zobaczyć tutaj, nie? Więc naprawdę fajnie. O, tsunami drobie jest uruchomione teraz. Jedzie sobie. Okej. O, ruszamy. Tak, ruszamy. W dół. Więc już chyba teraz nasza kolej na to, by wysiąść. Prawdopodobnie. Z tej strony się wysiada, no bo z tej strony się wsiadało, co nie? Więc no, do wysiadki się szykujmy. Jakie opony, zobaczcie, jaki to jest mechanizm potężny tutaj, nie? To wszystko, dobra. Nasza kolejna, aby wysiąść. Więc co? Siadamy. O, tak to wygląda z tej strony. Dobra, chodźmy do wyjścia. Dobra, wysiedliśmy. Jeszcze wam pokażę to, tylko czekajcie, ubiorę plecak. Z tej perspektywy tak to wygląda. I co jeszcze mogę dodać? No przejazd trwał, jak widzicie, trochę dosyć długo. Dla osób, które mają na przykład klaustrofobię czy coś takiego, czy jakiś lęk wysokości, to tak długa podróż może być troszeczkę niepokojące, bo tak naprawdę jedynie co tam zabezpiecza was, to tylko te drzwiczki, nie? No ale z drugiej strony to nie jest atrakcja, na której coś by mogło wam się stać, nie? Więc no po prostu tak tylko tutaj mówię, no bo ja czułem tam taki leciutki, powiedzmy, niepokój będąc tam, mimo że wiem, że nic się nie stanie, nie? No ale dobra, to byłoby już na tyle z tej atrakcji.